kochani, witajcie w nowym vlogmasie. Zobaczcie, nawet Sushi już otworzyła oko, ale udaje, że śpi. Ale Sushi, zaraz idziemy na spacer, bo wiesz, co się stało? Tam na zewnątrz? No, zaraz zobaczysz. I wy też zaraz zobaczycie. Patrzcie. Może nie jest to śnieżna nawałnica, ale jest biało. Spadł śnieg. I ewidentnie widać, że jest śnieg. To już nie są jakieś tam byty. Przepraszam, białe ślady. No tylko mamy oficjalnie śnieg na Mazurach we Vlogmas. Oczywiście mogło być, by być go troszkę więcej, ale dzisiaj jeszcze ma padać, więc może. Może coś się zmieni. Natomiast jest biało, więc zaraz się ciepło ubieramy i idziemy na spacer. Tak, Sushi? Sushi, idziesz na spacer? W ogóle zobaczcie, Kicia opuściła swoje stanowisko. Na przykład było jej za ciepło w solarium. W nocy nawet przyszła spać tutaj u mnie w nogach, więc chyba jej było za ciepło. Co, Sushi? Idziemy na spacer? Entuzjastycznie wszyscy są nastawieni do spaceru, tak? Sushi, wyglądasz, jakbyś mówiła: nie, nie chcę do spaceru, idźcie beze mnie. Nie ma. Słyszysz? Pan już myje zęby. My się zaraz zbieramy. Idziemy też na spacerek. No. Nie ma wymówek. No Jalew, przypiąłeś przypinki. Myślałam, że nie będziesz chciał. Miałeś wczoraj taką minę zdegustowaną. To jest lewy but od serca. Jest na pierwszym miejscu Lefi, Słoni i Sushi. Później jest pizza, browar i łódka. A tutaj jest Bobber i Foxy na drugim. Rozumiem. A koni nie, konia nie przypiąłeś? Nie. Lazy konia. Nie, bo to jest to najważniejsze są te. Rozumiem. Lew jest pod słoniem. Muszę to zmienić. Borkę. A ty wyglądasz bardzo, jakbyś chciał iść na spacer. Zobacz, jaki pies jest. Borkę, no spacery są fajne. Kicia już tam szamie, tu zostały jeszcze pozostałości po robieniu pizzy. Robisz dzisiaj Lew pizzę? No pewnie. Będziesz robić jeszcze? Nie, będę robić. Dobrze. Zobaczę, czy nikt nie ukradł mojego pieca. Nie. Tutaj pokażę im, jaki tam jest ruch w karmniku. Nie, nie otwieraj drzwi, bo uciekną chyba. Tylko tak im pokażę. Odleciały, ale tam jest nieustający ruch. I ta siatka, musimy jeszcze kupić jedną taką w Lidlu, bo zachwycone są tym długim sznurem kulkowym. Najfajniejsza zabawka. Najwięcej ptaszków przylatuje. Dobra, Borkę, nie uchronisz się. Idziemy na spacer. Tak? Wkładamy kurtkę i idziemy. Chyba trenuję przed spacerem, mam wrażenie. Trenujesz przed spacerem, jak to będzie? Chodzić w kurtce? Na kocyk, tak? Na kocyk. No, schowaj się w najgłębszą zarborkę, w najgłębszą szczelinę. Pokazuję, jak bardzo chcę iść na spacer. Chodź, Borkę. Chodź. Jak wrócisz, to cię tu zawinę w ten kocyk i będziesz sobie siedzieć przed kominkiem. Co ty na to? Jak stary dziadek. No. Chodź, chodź, idziemy. Zacznę. Sushi, chodź, chodź, idziemy na spacer, chodź. No idziemy. Idziemy na spacer. No, hopsa, idziemy. No. Jej, pies się ożywił w końcu, tak? Zaraz zobaczysz, Sushi, co tam jest. Tam jest Winter Wonderland. No.
O nie, a moje budki zostały na zewnątrz, to będą takie mało ciepłe chyba. Będą zamarznięte. Pokazuj orkę. Patrz orkę! Ale fajnie! Tak, mam nową lodówkę na piwo. To właśnie pięknie przy wejściu, no. Nie zamarzło. Nie zamarzło? Nie. A szkoda. To właśnie fajnie, jak przychodzi gość, to od razu, wiesz... Tak, kurier przychodzi, to od razu może się browarem poczęstać. No, Lewek, zamknij drzwi, bo zimno trochę jest. A tamte wewnętrzne, jak widzę. I zobaczcie, Borek jeszcze nie szedł, a tu jakieś ślady są. Czyjeś? Kropimy. No serio, ktoś tu był, patrz. Ktoś tu był. A tutaj ma bo śniegu na łące. Ale serio, coś tu szło, tu już nie. Chociaż, ale to jakiś but ludzki, może to pieski sąsiadów szło. No zobacz. Tak, no nie no, but ludzki też. Tak. A, to chyba piesek. To chyba sąsiad szedł z pieskami. Komando Foki, chodź! No lecisz, lecisz! No i w lewo czy w prawo? W lewo chodź słoń! W lewo? No, pójdziemy po pułapkę od razu. Cypelku. Dobrze. No. Ale lód. Bober tu był. Bober tu był? Bober tu był. Ale tu sople wiszą. No chodź o ten. No, a zobacz z tej strony jakie tu sople wiszą. Chodź do mnie. Zobacz, widzisz? Aha. O ja, tam też. Tak, i tu były bobry. No. Jak on tak... Na palcach. O, ale sople. Zaraz, tam na drugiej stronie, po drugiej stronie mam więcej śniegu. A nasz bober tam, a przyszedł bober. Chodź bober, już wracamy, bo ty mokry jesteś bobrze. Chodź. Ojejku. Zaczyna padać, słuchajcie. No, tak. O, o, o. Do domu wracamy się ugrzać. Ale mokry pies. Zobaczcie, Kicia kontynuuje saunę przy grzejniku. Służy po spacerze w koszyczku z ręcznikiem śpi, bo była cała mokra. Ją tutaj przyniosłam na górę, żeby się ugrzała. Ja robiłam tutaj post na Instagram, więc już trochę tu ogarnęłam, ale powiem wam, że wszystko oczywiście tutaj było zabałaganione. Lew wyjął kartę z fotopułapki. Mamy nagrania bobrów w śniegu, więc czekajcie na koniec dzisiejszego vloga. Tą starą pułapką nagraliśmy. Ta nowa niestety nie działa. O, możecie zobaczyć tutaj, proszę bardzo. Tak. A, i właśnie chciałam wam powiedzieć, bo pytałam was ostatnio o rozświetlacz i chyba mój rozświetlacz się na mnie obraził. A, nie tu. No w każdym razie, słuchajcie, ta moja beka, rozświetlacz. O, tutaj będzie, czekajcie. Ostatnio ją wam pokazywałam i pytałam, jaki rozświetlacz kupić następny. I ostatnio ją otwieram, a tu o. I zobaczcie. Cała mi się wysypała tutaj w kosmetyczce, więc muszę ją tutaj wyczyścić, bo wszystko jest w tym rozświetlaczu niestety. No dobra, mi się zeszło troszeczkę dzisiaj właśnie z tą produkcją posta na Instagram, więc mieliśmy nawet jeszcze śniadanie. Ile dzisiaj na śniadaniu obiad robi pizzę, tylko musimy jechać do sklepu po jakieś składniki. To jest jakąś wędlinę, jakieś salami czy coś takiego. Ja dzisiaj mam nasz czerwony dres. Ułożyłam
Włosy, makijaż mam w sumie taki mega prosty. Na buzi mam Found Sealer Start. No i w sumie tą paletę z Natasha Denona, ten cień właściwie Rose Gold z Natasha Denona. Podlinkuję Wam pod spodem. O, czekajcie, jeszcze to muszę zgasić. O. No i właśnie jedziemy do sklepu na szybkie zakupy. Może też coś na kolację kupimy, prawda? Bo już nam się wszystko pokończyło, takie rzeczy do kanapek i w ogóle, czy nie? Na kolację będzie dostępna pizza? Nie. Jak to nie? Lepiej, jeżeli myślisz, że teraz będziemy 3 razy dziennie na każdy posiłek jeść pizzę. No, tak myślę. No się mylisz. No jak? No przecież taki fajny prezent trzeba używać. A tu ciasto się robi w lamach? Tak. Chcesz podejrzeć? A dlaczego nie robisz w tym koszyczku? Próbowałeś zrobić w tym koszyczku? Przywrze. No właśnie ma materiał. Przywrze. A do gara nie przywiera? Posmaruję oliwą. Jutro będzie twoja łopata operacyjna. No pięknie. Wiesz? Jutro już? Jutro już. Jaram się jak pochodnia. Le, wsikają twoje buty, wiesz? Zobacz. O, i w ogóle przywlokły tutaj coś. Wiem. Jest. Myślałam, że tu ktoś nasikał, a to... To sprzątnięcie to jest, no. To musi trochę wyschnąć. Podejrzewałam, że ktoś tu... Puścił. Zrobił coś nielegalnego. A tu już nic więcej ciekawego nie masz do pokazania. Nie. Pijesz w pracy? To nie ja. Pijesz psie ciastka w pracy. Tu mam drewienka. Tu mam dzielak ciasta. To jest moja łyżka operacyjna, która mi służy do wyjmowania. To już nie wsadza jej może do słoiczka, do czystej mąki. To są talerze, ale wczorajsze. Super. O, tam widać też jest operacyjny zlew lwa. O, operacyjny, no. Ale no. Wszystko elegancko. Blat też operacyjny. Blat jest operacyjny. A kupujemy grzeńca dzisiaj znowu? Jezus, pewnie. Ja jeszcze nie wypiłem. Bo ja nie wypiłem. Jeszcze no jak to jest możliwe, że nie wypiłem? Ja jeszcze wyciek, ale dobrze, to się podciepli i będzie super. Nie ma grzaniec, to jest... Z tą przyprawą? Normalnie pokochałem grzańca. To znaczy zawsze go kochałem w tym okresie świąteczno-noworocznym, ale ty, słon! Mieliśmy rocznicę ślubu. No. Słon! Zapomniałeś! Wiedziałam. Ty też! Nie, ja pamiętałam. Słoń. Tylko czekam, co ty zrobisz. Słoń! Słoń, mieliśmy rocznicę ślubu! Ty. Ty nawet ludzie nam układali życzenia, a ty żeś zapomniał. Ale to w weekend to dzisiaj przypada. Nieprawda. Jutro. Nie. Tak. Nie, to już było. Nie, jutro przypada. Jak jutro? No jutro, w sobotę. Którego mieliśmy ślub? No, 2 dni temu, ale... Słoń. No sroń, idziemy. Nie, no to zbieraj impreza. Się. Pizza, impreza. Dobrze. Ja. Ale mi przykro. Idziemy. Zbieraj się. No chodź, Borek, chodź. Zobacz, co pan tam robi. Borek w ogóle nie chciał iść na bobry. Muszę ci naskarżyć. Nie mam siły na komentarz. Chciałeś? Tak. Ale jest mgła i w ogóle pada coś. Niestety, słuchajcie, już topnieje ten śnieg i jest na plusie. I taka ciapaja się już zrobiła brzydka. A ławeczka nasza się topi. Bobrek w ogóle nie chciał iść. Myślał, że na ciebie czekamy, czy coś. Idziemy. Zostawię to, zaciągnę. Połóż może. Nie. Masz to pod kurtką. Zaciągnę. No idź za panem, idź. No idź. No. Ach,
Człowiek to się namęczy, żeby bobrom zrobić dobrze. Ale słuchajcie, kapusty nie zjadły w ogóle. One w ogóle nie jedzą, wiecie co, niczego, co jest niesłodkie, moim zdaniem. Dobra. Gdzie jabłka? A nie wiem, tak porozrzucaj. Może tam właśnie, od tamtej strony. Może nie, za blisko, bo tam stawiamy, gdzie była wczoraj? No tak nie. To chyba bardziej w stronę palety, mi się wydaje. Słuchajcie, sprzed 15, a już jest tak jakby ciemno, jakby się zaraz ciemno miało robić, znaczy miało, zaraz się zrobi ciemno. Dobra. Sprzęt, siostro. Widzisz, prehistoryk. O, kaczki płyną, patrz. Widzisz? Aha. Czy to jedna, czy to więcej? Kaczka na pewno jedna, nie, jedna. Kaczki też się nagrały, słuchajcie. Zaczęły tu przychodzić. Nie wiem, czy to jest jedna kaczka, czy ich jest tam więcej. Nie, więcej. Dwie są. No dobra, także jest drzewo, jest nieruszona kapusta, są jabłka. Zobaczymy, co bobry dzisiaj z tym zrobią i czy to się nagra. Bo to jest ta nasza stara pułapka, która działa, ale nie zawsze na każdy ruch, więc coś za coś. Tamta działała na każdy, ale po 2 tygodniach już nie działa, więc o, proszę bardzo, jak już Borek pierwszy wraca do domu. Chyba słyszał, że Lew będzie pizzę robił. Zaraz, słuchajcie, robimy pizzę. Będzie salami i gorgonzola. Znaczy ja... Salamy, gorgonzola. Będzie, tak, ja mam ochotę na, najbardziej na takie połączenie. Chociaż pieczarki też były dobre. Może salami, salame, fungi, gorgonzola. A Jezu, zabiję się tutaj, mówiąc po włosku. Nie mogę jednocześnie mówić po włosku. Iść po łące, bo się zabiję. A były jakieś nowe drzewa pogryzione, Lew? Nie. Ja myślę, że jak tak śnieg padał, to one się nie wypuszczały za daleko chyba. Ale słuchajcie, no jesień, normalnie jesień się zrobiła. Tak wiem, ja nic innego nie robię w tych vlogach, tylko narzekam na pogodę. Ale gdzie jest moja zima na Vlogmas? Taka prawdziwa. Ja bardzo doceniam zimę, że troszeczkę śniegu spadło. Tak, o no. Nie, bo znając nasze szczęście, to tak napada, jak będziemy chcieli tu wrócić. Głodny Borek? Jak ty wyglądasz? Choć nogi wytrzemy. Głodoborek. W końcu jestem, nie jestem Borek, jestem głodoborek. Chodź, nogi wytrzemy. I zdejmiemy kurtkę, chodź. No. No dobra, pizza pizzą, ale wyszliśmy jeszcze na małą przejażdżkę. Zobaczyć, jak wygląda zamarznięte jezioro. Bo zamarzło jeszcze bardziej od czasu, kiedy tu byliśmy. Co? Zapomniałem czapki. No widzisz. A ja nie. O, zobaczcie, tutaj już widać. Lew już tam znika, więc jadę go gonić. Zobaczcie, ale czad. Łoń trochę się boję. Udało się. Żyjemy. Lew i słoń na Antarktydzie, tak to wygląda. No, ale fajnie. Ale czadowo. Moje marzenie, no. Czad, co? Czadowo.
opór. Wow. No zobaczcie. A tutaj jest taka rzeczka. Przy niej mieszkają też bobry podobno. Ale zobacz. O, zresztą widać, tam poobgryzane też są drzewa. No ale zobaczcie. No tu już jakby trochę odmarzało. To chyba jest odmarznięte, nie? Podobno, wczoraj nam sąsiad mówił, że fajnie z wieczorem przyjść, jak jest taki lód, bo jak jest duży minus, to ryby bardzo, jak się poświeci latarką, to widać, jak ryby tak pod lodem pływają, bo wtedy potrzebują być wyżej, żeby był tlen. Tak? Wyżej potrzebują być, jak jest taki minus, aha, żeby był tlen. O. Większy kaliber teraz. Uuu, gruby lód. No. Zobacz, tu wygląda tak jakby, patrz. Myślę, że tu jest... Czy to po prostu woda na lodzie stoi? Bo to wygląda jakby było odmarznięte. Tak, tak, tak. Nie, nie, ja tam chodziłem, to jest krótko. Tak? Mhm. No nie, weź na to, co w życiu. Bała, w ogóle, czy w ogóle na jakikolwiek lód bym się bała. Weź i nigdy tego nie róbcie, bo to jest bardzo niebezpieczne. A u nas bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale wygląda... Pięknie. Pięknie. Znaczy, że tu ta rzeczka też zamarzła. Tak, super, no. I widać, patrz, też grasują bobry, zobacz, ile poobgryzanych leży. Tak. Ekstra. To wygląda naprawdę czad. Oj, proszę bardzo, home sweet home. Jedziemy na pizzę. Tak, Lew? Tak. Idę podejrzeć, co robi głodoborek. Będzie widać pieska naszego. Jest, zobaczcie. Widzicie, i ona tak czeka pod drzwiami. Zobacz, Lew. Głodo? No, zobacz, jaki biedny, zwinięty. Nie, bo będzie się... Borek! Sushi! Nic nie słyszy, pan. O! Sushi! Znaczy, no nic nie słyszy. Sushi! O! Idzie otworzyć pieska. Zobaczcie, kabina mi jest tak przykrożona pod tymi drzwiami leży, jak my wychodzimy. A nie chcieliśmy już jej teraz zabrać, jest tak ciemno i zimno. O, o, o! O, zaczęliśmy ją. Jest pan! Jest pan! Co za radość! Co za radość! Dobra, słuchajcie, zamykam okiennicę, żeby nam było cieplej. O! Tak. Idę do domu. Muszę, słuchajcie, pozmywać. I będziemy jeść pizzę. Bo... Jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Poza, przyznam się wam, trzema cukierkami czekoladowymi. Nic nie zjadłam, także dieta cud. Sushifer wisi. Zajmuję kalosze, mam całe mokre. Na hulajnogę, powiem wam, lepsze są kalosze niż mam buty. Szczególnie jak jest tak mokro. Ale był piękny ten widok, jestem zachwycona. Bardzo się cieszę, Lew, że poszliśmy. Dla tego widoku naprawdę było warto. Cześć, super, Borek! Nie? Cześć! Cześć, kochany, cześć! No już jesteśmy, tak, i nigdzie nie wychodzimy. Mamy to? Wszystko, co mamy. Wszystkie działki, przyprawy do grandza. Ale to jest najlepsza, wiesz? Tak? Tak. Zdaje się. Bo pamiętam, że w zeszłym roku w ogóle nam nie smakował ten glühwein. A w tym roku nam smakuje, więc moim zdaniem to jest przyprawa. A mamy dzisiaj. A nie próbujemy tego nowego wina? Nie, możemy to wypić. Nie, to... no daj. Bo jakieś inne kupiliśmy. Dobre. Nie, daj, grzańca. Dobra. W sumie to lepiej to inne na koniec, jakby miało być niedobre, bo później już ci nie robi różnicy. Dokładnie. No,
Dobra, słuchajcie, robimy grzańca. Lew już jest, zaraz pokażę, tam stacja lwa. Tylko lew wygrzebał mi, bo zobaczcie, pamiętacie, w zeszłym roku kupiłam na jarmarku świątecznym. Znaczy kupiłam. Na jarmarkach świątecznych w Austrii jest tak, że jak kupujecie grzańca, to dostajecie w takim kubeczku. I to jest jakoś tak, że jest chyba 5 euro kaucja, czy tam 3 euro gluwa i 3 euro kubek, jakoś tak, nie? Mhm. I jak byliśmy pierwszy raz w Innsbrucku, dzień przed naszymi zaręczynami, to ja w ogóle to odkryłam, bo ja mówię, że bardzo mi się podoba ten kubek i pan chyba w budce mi powiedział, że no to możesz go nie oddawać, wtedy nie zwracamy kaucji. To nie jest tak, że to wino kosztuje 6 euro. I ja sobie wzięłam ten kubek na pamiątkę, a następnego dnia mi się lew oświadczył. Ale nie wiem, czy jest... Ja nie wiem, czy to nie było w ten sam dzień. Czy my... W Sylwestr, to był ten sam dzień. To był ten sam dzień. To był ten sam dzień, tak, masz rację. To był ten sam dzień. I to było w Innsbrucku, dobrze mówię, tak? W Innsbrucku. No. I teraz jak byliśmy w zeszłym roku na... rocznicy w Wiedniu, to też właśnie mamy, o, tu są takie buciki. To chyba jest wszystko z jednego roku, prawda? Czy to jest z dwóch lat? Nie wiem. Te na pewno są zeszłoroczne. Tu niestety widzę, że jeden się łamał. To są bardzo ładne, one są z ciastkiem, słuchajcie. Pokażę wam. Co, Kiciu, nie? Też chcesz grzanego wina? O. W ogóle, jak tak ustawię tą kamerę, to wygląda, jakby nagrywała z takich, jak w reality show, nagrywają z tych kamer takich, takich śledzących. Dobrze. No to tak, nastawiam grzane wino. Nastawiam grzane wino. Przypalić ci trochę przyprawy, tak jak wczoraj. Nie. Może dzisiaj nie. Ale tak ci smakował, tak wczoraj lwu smakował, tak jakby zadowolony. Bardzo. Na mnie to działa bardzo śmiechogennie. Tak, ty miałeś jakiś dobry humor. Wczoraj fantastyczny. Dlatego dzisiaj. Lewek, chcesz wina? Całe wlewam, czy nie? Oczywiście. Czy partiami? Dawaj całe. A w kozie jest rozpalone? Jest. Gdzie tam to rzucić? To tylko tutaj podgrzewam, a potem tam postawimy. Oj, nie wiem, czy mi... Dobra, już. Tu trochę zostawię, bo tu, słuchajcie, plamogenne jest i się bardzo boję, żeby tutaj nie pobrudzić czegoś. O, dobrze. Jeszcze przykrywka. Kiciu, nie, a ty co byś chciała? Bo już ci dzisiaj dawałam jeść. Widzę, że obie miski niezjedzone. Ale jesteś jak sushi. Będziesz tutaj pieczę sushi, też dostałam miskę i nic nie zjadła, więc... O. Tak? O. Tu coś się lepkowi przylepiło chyba wczoraj, bo tak... Lepko jest. Nie sądzę, nie sądzę. Nie. No dobra. Kiciu, nie? Co, kochanie? Co by kot chciał? Co by kot chciał, co? Co by kot chciał? Tutaj się grzeje wino. Tu są właśnie nasze kubeczki. Borek śpi. Zobacz, jaki po spacerze się wdrapał na poduszkę. Tak? Na naszą gałganową poduszkę. Smrodozaur się wdrapał z mokrymi nogami. W sumie dobrze, że na czarną, a nie na... Tak. jesteśmy wdzięczni, sushi.
tutaj zobaczcie, stacja lwa. Mamy stolnicę, mamy dodatki. Ciasto jest tam w garnku, tak? W garnku i w miseczkach. Trzy ciasta mamy, na trzy pizze. Mhm. I co dzisiaj będziemy mieć? Ja bym chciała taki gorgonzola i salami. Ale szynka pieczarki, taką capricciosa też byśmy mogli zrobić. Tak? Przychylasz jaką się? Jaką chcesz. Tutaj mamy piec. Zaraz Lew Majster będzie robił kółko. Kółeczko. Podać lwu inną zapalniczkę? Podać. Dobra, już podam sobie. Sam. Przyniosę ci. I to tyle? Rozpalasz i czekasz, aż się rozhajsuje? I zamykasz? Tak. Nasz profesjonalny. Profesjonalny, no. Co, jak to pieca. Świetnie jest. Najważniejsze, że działa. Też tak myślę. Kto się tak nie straszył, co? A więc tak wygląda pizza przed. Piękna, okrąglutka. Mamy salami, gorgonzola, mozzarella i sos pomidorowy. I zaraz wsadzamy do pieca, już jestem taka głodna, nie mogę się doczekać. A tam zobaczcie, przygotowałam już wszystko do jedzenia. Jest grzane wino. Jest talerz na pizzę. Jest kot na deser. Co wy na to? Może być kot na deser? Może być. Dobra. Ale dym leci śmieszny. Ale będzie piękne. No. Kupiłam lwu, słuchajcie, zamówiłam łopatę operacyjną, taką właśnie, żeby to przekręcać, bo trzeba ją obracać. Jeszcze stół operacyjny potrzebuję. Jeszcze stół operacyjny to też załatwię, nie martw się. Dobra, wyciągamy. Wyciągamy. Gdzie jest nóż? Na suszarce. Robię. Robię to. Rób. Ale to wygląda, nie? No zobaczymy, czy dobre. Na pewno dobre, no jak może być niedobre? Jak coś, co tak wygląda, może być niedobre. To nie falafel. No i co? Moim zdaniem wygląda świetnie i tak samo będzie smakować. Pyszne? Tylko można się poparzyć o gorgonzolę, nie? Nie wiem, czy troszeczkę dłużej nie powinno być, ale... Ja to lubię taką. Czy myślisz, że nasz kot stracił przytomność? No właśnie chciałem zapytać, widziałeś, żeby się ruszał ostatnio. Ruszę się, wiesz co, bo no to... Fredka słychać znowu tutaj. No to już 16. Fredek drapie, wiesz? Drapie? Tak. Drapie, no. Zaraz kiedyś przyjdziemy i tu będzie takie czarne futerko zwęglone. Taki węgielek dymiący. Ja tutaj... Nawet na chrupki chyba dzisiaj nie poszedł. Nie, był. No był. Był na pizzy, był kot. Dwa razy puszkę jęczał i dwa razy dawał mi, dwa razy niedobra, więc uczy się od najlepszych naszych zwierzątek. Ja to wam pokażę, bo upadnę. Zobaczcie, jak ładnie zrobiłam toaletkę.
A ty światełka zbyt. Co? O co ci chodzi? Co? Hejterze? Nie. Z czego lejesz? Proszę Boże, no pięknie, pięknie. A o co ci chodzi? Nie. Ale z czego się śmiejesz? To jest takie śmieszne. Co? Zobacz, jak pięknie zrobiłam toaletę. No i co? No piękna, piękna. No ale o co ci chodzi? No nic, nic. Te dziady tego takie. Dziady? No to są dziady, no. Nie wiem. Dziady po prostu są okropne. Dziady, zobacz, jakiego dziada tam dostałeś na swoją żabkę nocną. Zobacz, jak pieniążek wygląda, tak jak kot będzie wyglądał w przyszłości. Już nie wiem, gdzie. No nie wiem, już nie wiem, gdzie mam go postawić. Gdzie w naszym domu jest. Tak, gdzie w naszym domu jest światło dzienne na tyle, żeby. No jeszcze ma 4 liście, zanim umrze, więc generalnie na razie wygląda nie tak. Może umrzeć. No ale tak wygląda, jakby zamierzał. Wygląda tak. Jakby stał na przedpaścią i miał zamiar zrobić wielki krok w przód. No właśnie, więc. Mhm. O! Nie mogę. Naprawdę. A, miałknął. Ale zjeżdża z łóżka. Tylna część kota zsuwa się w przepaść. Przyciąganie. O. Dobra, to ja idę dalej tutaj robić porządki. Zaraz wam pokażę. Jeszcze muszę tutaj te klamoty uprzątnąć. Będzie ładnie, nie kocie? Ślicznie. Tu jeszcze jeden klamot do uprzątnięcia. Tak łatwo ci nie pójdzie. No dobra, odsunęłam kici na chwilę grzejnik, żeby wam tutaj pokazać, jak wygląda teraz ten zakątek. A więc tak wygląda tutaj komoda. I tak wygląda toaletka. Te lampki są z Biedronki, chyba wam mówiłam. Dają przepiękne światło. Kupiłam dzisiaj jeszcze jeden zestaw i będę chciała gdzieś je może tu rozłożyć, bo naprawdę daje bardzo fajną atmosferę i nie tylko na święta, myślę, to będzie fajnie wyglądało, albo może tutaj, nie wiem, coś jeszcze pomyślę, bo fajnie to wygląda, zobaczcie, i nawet tak przez przypadek rozłożyłam je po prostu na podłodze, bo robiłam dzisiaj zdjęcie i były mi potrzebne tylko tutaj, a tu też bardzo fajnie wyglądają, no minus o, widzicie, niestety tak to wygląda, kurz i te kable. Ale jutro się tym zajmę. Na razie to wygląda tak. O, tu jest kici kalendarz. Niektórzy tutaj ubolewają, że kot jest pokrzywdzony. Nie, nie jest. Kot ma swój kalendarz na górze. I tak wygląda toaletka z dziadami, jak to Lew powiedział. Ale mi się bardzo podoba. Uważam, że fajnie wygląda. No dobra, nie przedłużam. Słuchajcie, oddaję kici grzejnik. Bo jeszcze nam kotek zmarznie. Przeziębi się, tak, kiciunia? Wyziębisz kota. Więc podjeżdżam. Czekajcie, nie mogę tego jedną ręką zrobić. O, dobra. W bezpiecznej odległości, ale jest. O, no bardzo, uważam bardzo. To wygląda, te światełka naprawdę dają fajnego klimatu. Ponieważ to pan zawsze jest niewychowawczy, teraz ja będę. No nie gadaj. Nie zrobisz mi tego. Steak with cheese. Ja cały dzień się bronię, żeby mu nic nie dać. No ten... jeden mu dam, to może pójdzie zjeść miskę, no. Mhm. Wiesz co ja ostatnio zrobiłem? Wsypałem kilka do miski, do tej, której nie chciał jeść i zjadł wszystko. Tak? No to dam jej jedno i jej wrzucę do miski. Tak jakby? Na... Tylko nie do popcornu. No tak, że często wypluwa, więc muszę chronić dobro. To prawda. W ogóle chyba woli popcorn, wiesz? Nie. No. Stek z serem jest zarąbisty. Jakbyście kiedyś byli w Brico Marche, to też jest w zoologicznych, ale nie wiem dlaczego w Brico Marche w sekcji ze zwierząt. W sekcji z rzeczami dla zwierząt. Zoologicznej, dziękuję. Patrz, no nie chcę się ten wyostrzyć. No, steki z serem. Dziękuję. Wyostrzyło się? Bardzo, bardzo sushi lubi, prawda? Tu jeszcze masz kawałek. No. Tutaj, bo to nowa pościel pani po prostu będzie zła. Nie powiem w co. Tu jeszcze, a tu jest jeszcze jeden, tu, jak już jesteśmy skrupulatni. Wszystko zjadłem, gdzieś. Nie, wsysnął. Wsysnął? Mogło się przykleić do brody, ale może wsysnął.
Mi to jest przykre, że Borek z nami nie może na tych hulajnogach jeździć. Musimy może coś dla wymyślić. Jutro się tym zajmę. Chociaż jak jest taki mróz, to by zmarzł. No ubierzemy taką krótką przejażdżkę. Trzy kurtki go ubierzemy. W ogóle, ciągle. A będziemy dzisiaj... Żeby uroczyć zimy nie było. Będę oglądać, jak to się nazywa, Żywioły Saszy. Mhm. Obejrzeliśmy pierwszy odcinek i był taki sobie. W porównaniu do książki bardzo taki. Tak, sobie. Ale z drugiej strony spodziewałam się tego, bo ta książka jest tak rozbudowana, tak wielowątkowa i tak wielowymiarowa, że bardzo trudno jest zrobić ekranizację czegoś takiego. Ale może się rozkręci. No bo też w ogóle ta historia przez tyle części się ciągnie, a tutaj tak jakby zaczyna się od tego, co już jest dużo później w książce, no i myślę, że to będzie trochę zagmatwane, ale ja wierzę. Nie, dobrze się zaczyna. Wierzę. Wierzę też w ciebie, że zjesz swój obiad, idę ci włożyć steka z serem w miskę twoją. A ktoś ostatnio napisał komentarz, że ciągle dajemy jej saszetki i pewnie jej się znudziły. Słuchajcie, my już jej wszystko dawaliśmy. Naprawdę sushi już wszystko jadła, co psiorynek widział. Nie ma takiej rzeczy do jedzenia dla psów. Plus opcja gotowania. Plus opcja gotowania, której sushi nie jadł. Więc proszę mi tutaj nie imputować, że się sushi coś znudziło. Znaczy na pewno się znudziło, tylko sushi się wszystko nudzi. Więc oprócz steków z serem, które śmierdzą tak, że muszę iść to włożyć, bo mi ręce potem... O. Idziemy jeść do miski. Chodź, patrz, chodź. Chodź, pójdziemy do miski. No chodź. Poszli. Więc tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć tego vloga. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia jutro. Bądźcie zdrowi i uśmiechnięci. Jeszcze pożegnanie od kota będzie. Z solarium, z sauny. Nadal na posterunku. A Borek wyjął ciastko z miski i przyszedł do łóżka. Tam jest miska. Topa.